Teraz tak, z tymi pracownikami. I przede wszystkim darmowe szkolenia. To oferuję Wam z czasem, ale to na pewno w tym roku, bo te szkolenia są istotne. Ja rozumiem, że do tej pory nie mieliście z tym do czynienia, bo byliście zajęci pracą i swoimi obowiązkami. I dziękuję Wam za ten ciężki trud, ale w tym momencie, jako że postanowiłem właśnie to odbudować, to te szkolenia u mnie dostaniecie za darmo, bo tak jak powiedziałem, tych pracowników będę potrzebował bardzo dużo, a każdemu z Was chcę pokazać, jak można w prosty sposób założyć działalność gospodarczą i odzyskać swobodę w swoim życiu, samemu podejmować decyzje, być niezależnym po prostu. O, jakby ktoś chciał dorosnąć, to najłatwiej przez działalność gospodarczą, bo tylko prawdziwy biznesmen zrozumie, czym jest rynek i konkurencja. I to takie proste w sumie, i o to chodzi, prawda? I darmowe szkolenia będą przede wszystkim z mojej strony, z możliwości wirtualnej rzeczywistości, bo wy nie macie pojęcia, co znaczy macie, kto ma, ten ma, no prawda? Ja tu tak, że tak powiem, kieruję te słowa z góry, więc przepraszam, jak kogoś znowu urażam, ale po prostu przekazuję Wam mój plan. I teraz tak, tu oczywiście, tak jak mówiłem, kursy, praca, staże, tak, dużo staży tutaj będę miał do rozdania, to jest istotne. Oczywiście postaram się zgromadzić jak najwięcej środków Unii Europejskiej, jako że moje pomysły są mega innowacyjne i niespotykane i na szeroką dotąd skalę, więc będę chciał tam na pewno nawiązać kontakty. Dzięki czemu wy w Polsce zyskacie bardzo dużo imprez, bardzo dużo zabawy, imprez i zabawy, imprez i wszyscy będziecie o się cieszyć razem ze mną albo ze mnie. Jak tam uważacie, tam obojętne, każdy będzie się śmiał jak będzie chciał. Ważne, że w tym roku będzie pozytywnie, bo przydałoby się w końcu coś na tym świecie zmienić. I teraz tak, jako że moje innowacyjne centrum rozwoju biznesu Symetria Space, oddział Polska, bo od tego zaczynamy, jeśli chodzi o rozbudowę na ziemi, tam zostawiłem wizytóweczkę, tam sobie działam w internecie, a na ziemi trzeba działać aktywnie i mocno tutaj budować, prawda? Więc najważniejsze dla mnie to jest technologia. Technologię trzeba sprowadzić do Polski, bo tak powiedziałem, to jest odpowiedź. I ja tą technologię widzę stąd. Chiny. Ja bym stąd wziął technologię. Tania, konkretna, dobra technologia. Nie ma co przepłacać. Dobrze z nimi by tam współpracować i w tym kierunku będę zmierzał. Takie plany na wstęp przy obecnych informacjach. I teraz tak. Telekom. Z Telekomem chcę nawiązać współpracę, ale interesują mnie tylko dwie opcje. Albo będzie to plus, albo będzie to play. W zależności od rozmów. I tylko te dwie opcje mnie interesują. Plus pod warunkiem, że będzie płacił podatki w Polsce. A na Playa może mnie za niedługo być bardzo szybko stać i Playa mogę kupić i chyba mu nawet kupię go. Ten Play to jest nawet pewny w sumie teraz. O. To ja muszę tutaj, w tym kierunku iść, raczej w Playa. To jest ważne, dobra. Bo to mi daje największą swobodę, czyli nieograniczone możliwości. I to jest dla mnie ważne. I teraz tak, co my tu jeszcze mamy? Agencja kreatywna, tu na pewno potrzebuję ten. Z agencją kreatywną działać. Finanse mam załatwione tak samo jak tą agencję. Agencja wdrożeniowa, nawet technologie. Tutaj będę musiał się bardzo dużo kontaktować z tą branżą, żeby właśnie współdziałać. I interesuje mnie tak. Wszystkie startupy VR-owe w Polsce. Wszystko, jak cokolwiek ktoś coś robi, coś ma ciekawego, coś fajnego, to ja mu dam pieniążku, ja mu pomogę, ja mu to pomogę rozwinąć, bo to jest ważne, żeby ten wirtualna rzeczywistość, ten mój świat wybudował się szybciej tutaj na ziemi i chciałbym, żeby ona się wybudowała tutaj w Polsce, prawda? I oczywiście będę zapraszał wszystkich do współpracy, czyli graczy, właścicieli działalności gospodarczych, edukację całą, prawda, szkoły, nie szkoły, prawda, uczniów wszystkich i całe społeczeństwo ogółem, tak żeby było tutaj w Polsce pozytywnie w tym nowym roku.